Dla fizyka cieczą jest zarówno gaz i płyn. Zachowują się dokładnie tak samo w takich sytuacjach dynamicznych. Więc tak jak będę mówił, na przykład nie mamy przepływ płynu czy tam cieczy, to będę rozumiał, że to jest albo gaz, albo ciecz, taka jak woda. A jeżeli to będzie taka typowa ciecz, to wyraźnie zaznaczę. Taką ewolucję czasową, jak ten przepływ wygląda i tak dalej, odpowiada za to równanie Navier-Stokesa. To jest to górne równanie. No w tym równaniu to jest dość skomplikowane równanie, ze względu na to, że to jest przede wszystkim to są trzy równania. Może tak odnośnie trochę, co oznaczają te wszystkie indeksy przy tych znaczkach. UI to jest itowa składowa prędkości. No i to jest indeks, który jest 1, 2, 3. U1 to jest prędkość w kierunku X, U2 to jest prędkość w kierunku Y, U3 to jest prędkość w kierunku Z. Tak samo na przykład XI, no to jest położenie X, Y, Z. Taki kartezjański układ odniesienia. No tu widzimy, to jest gęstość cieczy, no to jest pochodna prędkości po czasie, to są takie, tak jak mówił Roman, co to są pochodne, więc nie będę się powtarzać. To są troszkę bardziej skomplikowane pochodne, że ze względu na to, że to są funkcje wielu zmiennych. No co to jest ta lepkość? Może tak, bo tak nie wszyscy może wiedzą. No, lepkość odpowiada za poprzeczny przekaz pędu. To jest tak powiedziane dość fizycznie, ale co to tak naprawdę znaczy? No, jeżeli macham sobie ręką w powietrzu, no to czuję niewielki opór. Jeżeli wsadzę tą rękę do wody i pociągnę, to ten opór jest większy. Znaczy na to, że woda ma większą lepkość. Czyli jak ja macham tak ręką w powietrzu, no to ja niewielki obszar powietrza muszę przesunąć. A jeżeli macham ręką w wodzie, to nie dość, że ja przepycham to, co mam przed ręką, ale ta woda jeszcze pociąga to, co jest po bokach. No na przykład tak jakbyśmy wzięli sobie, nie wiem, wannę oleju, miodu czy czegoś takiego, to było bardzo ciężko pociągnąć tą ręką, ze względu na to, że jest gigantyczna lepkość tej cieczy. No tak, tu jest takie pewne uproszczenie tego równania, tak jak to inżynierowie lubią zapisywać. To są zmienne bezwymiarowe wtedy. Po prostu bierze na przykład, że mamy położenie. Aha, i te trójkąciki to są te pochodne po x-ach. Tam odpowiednio to są, no może nie będę mówił, co to jest dokładnie, żeby nie przerażać części słuchaczy. No to jest tak, że na przykład jeżeli mamy w tym zapisie, mamy na przykład, nie wiem, coś się odbywa na jakiejś tam odległości L, no to my piszemy, że mamy zmienną o długości L i jakąś taką zmienną bezwymiarową, która zmienia się od 0 do 1. No i to są te takie zero-jedynkowe wartości, na przykład, nie wiem, 0,03 czy coś takiego. Teraz jak się zbierze te wszystkie wymiary, one wejdą tutaj. To się nazywa liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa ma, no w pewien sposób nam charakteryzuje, jak bardzo przepływ jest zwichrowany. Ze względu na to, że to równanie jest równaniem różniczkowym drugiego rzędu, ale jest równaniem nieliniowym. Ze względu na ten czynnik. On tu jest tak trochę inaczej zapisany. Jeżeli ta liczba Reynoldsa jest mała, ten czynnik jest mały. I to równanie jest bardzo, bardzo proste, przyjemne, można rozwiązać. W przypadku, gdy liczba Reynoldsa jest duża, to równanie robi się koszmarnie trudne. I tak naprawdę tak z tymi równaniami Navier-Stokesa jest nagroda ufundowana, miliona dolarów, za udowodnienie jednoznaczności rozwiązania tego równania. To, że istnieje rozwiązanie, no to prawdopodobnie istnieje, bo może, że to nawet jest udowodnione, ale nie jest udowodniona jednoznaczność tego rozwiązania. No co to znaczy? To znaczy, że mamy to równanie, mamy warunki początkowo-brzegowe, to znaczy jak ta ciecz jest ułożona na brzegach i na początku, jaka jest prędkość tej cieczy i tak dalej. I teraz na przykład nie wiadomo, czy po pewnym czasie nie wytworzy nam się takie rozwiązanie, że na przykład startując dwa takie same rozwiązania, nie dostaniemy na przykład jakiejś sprzeczności, gdzie na przykład, nie wiem, woda wychodzi na przykład, nie wiem, w 50 sekundzie, że płynie w prawo, a druga startując z tego samego, że płynie nam w lewo. To nie ma tego dowodu i za to jest nagroda miliona dolarów. No chętni mogą próbować rozwiązywać, tylko przez to jest to naprawdę bardzo trudne, już ludzie nad tym pracują od x lat. No i tak, to jest taki, właśnie z tą liczbą Reynoldsa będzie teraz tak troszeczkę, co ona tak dokładnie określa i tak dalej. No mamy dwa rodzaje przepływów, przepływ laminarny i przepływ turbulentny. No co to jest przepływ laminarny? Jak odkręcimy wodę z kranu, tak delikatnie, to ona ładnie leci, taki ten strumień jest taki ładny, regularny. Jak skręcimy troszeczkę bardziej, ta woda zaczyna się burzyć, płynąć jakoś tak dziwnie. I to jest już tak zwany przepływ turbulentny. Przepływ laminarny, na przykład jest taki coś a la profil lotniczy, no to tak widać, to jest taki ładny, symetryczny opływ tego profilu i
Dla takich przepływów liczba Reynoldsa właśnie jest mała, czyli ten czynnik nieliniowy, wichrujący jest mały. Dla przepływu turbulentnego, no ten przepływ też jest na początku taki trochę w miarę równomierny, tylko że cuda dzieją się dopiero za tym przepływem, za tym skrzydłem. Jest to tak zwany ślad turbulentny. Tam ta woda się kotłuje, miesza, czy to powietrze miesza, kotłuje i tak dalej. Kiedyś w średniowieczu pokazywali na jarmarkach takie doświadczenie, to będzie pewna modyfikacja tego doświadczenia. Mam kartkę, teraz sobie spokojnie zwisa. Jeżeli zacznę dmuchać na jej górną krawędź, to ta kartka się unosi. No co się dzieje? Pojawia się pewna siła, która stara się podnieść tą kartkę. No skąd ona się bierze? No jest to właśnie konsekwencja równania Bernoulliego. No to równanie Bernoulliego można otrzymać z tego początkowego równania, które pokazywałem. Na przykład z tego równania można je otrzymać. Tam pewne są przybliżenia jeszcze typu nieściśliwość, czyli wypada w ogóle ten czynnik na przykład. I to jest taki... To jest to równanie. No, to równanie można trzymać też na inne sposoby, rozpatrując tam przepływ cieczy, energii i tak dalej. No tak, no co ono mówi? Że kwadrat prędkości, dodać ciśnienie, to jest potencjał sił zewnętrznych. No to jest tak, jak na przykład mamy siłę zewnętrzną, to wprowadza się w fizyce dość często taką zmienną potencjał, która znacząco ułatwia względu na to, że to jest skalar, a nie wektor. No i to ma być stałe na liniach wirowości. Jeżeli przepływ jest bezwirowy, to jest w ogóle w całej objętości. No i tak, na przykład tutaj mamy właśnie taki profil lotniczy, skrzydło. Te linie żółte oznaczają linie prądu tej cieczy powietrza. Linie prądu to są linie takie, że jakbyśmy zrobili zdjęcie po prostu tej cieczy i byśmy widzieli takie poszczególne fragmenciki tej cieczy, takie kropelki można powiedzieć, to są te linie prądu. No, profil lotniczy ma to do siebie, że tu na górze jest dłuższy, tu jest krótszy. To siłą rzeczy na górze to powietrze musi płynąć szybciej niż na dole. No to widzimy, jak tu będzie większa prędkość, to tu musi być mniejsze ciśnienie, no, żeby to było stałe. No to jeżeli mniejsze ciśnienie jest na górze, większe ciśnienie jest na dole, no to działa siła skierowana do góry. To jest tak zwana siła nośna w samolocie. No tu jest tak właśnie takie zdjęcie lądującego samolotu. Jest jakaś świeca dymna i tak dalej. Widzimy, jak to powietrze jest wciągane nad skrzydło, gdzie jest niższe ciśnienie niż tu. No przy okazji tu widać też taki dość ciekawy efekt wiru na końcach skrzydeł. Właśnie to skrzydło się kończy i gdy tu jest skrzydło, to powietrze nie może przejść przez skrzydło, dopiero za skrzydłem może wejść. I wytwarza się taki wir na końcu. Na końcu każdego skrzydła. No i taki wir jest na przykład dość sporą zmorą na przykład dla pilotów szybowców, takich samolotów, które latają na małej ilości paliwa, takich specjalnych dla takich lotów. I właśnie chodzi o to, że taki wir, żeby się wytworzyć, potrzebuje pewnej energii. No ta energia odbywa się kosztem energii samolotu. Czyli na przykład jak mamy szybowiec, to ten szybowiec zwalnia przez te wiry. Może mniej lata, może krócej latać. Z tego względu skrzydła szybowców są bardzo długie, żeby zminimalizować ten efekt. W przypadku jakichś takich bardziej wyrafinowanych konstrukcji stosuje się jakieś specjalne zakończenia skrzydeł. No teraz tak odejdziemy trochę od samolotów. To są zdjęcia chmur. Może ktoś widział coś takiego kiedyś. Mi się raz udało to zauważyć. Jest to tak zwana niestabilność Kelvina-Helmholtza. No widzimy na przykład tutaj na górnym zdjęciu no mamy pokrywę chmur. No to jest dość ze względu na to, że to są chmury, to możemy zobaczyć ten przepływ, więc jak to wygląda. Bo tak samego powietrza nie widzimy. No i teraz tak, pojawiają się takie ślimaki, tak samo tutaj. No z czym to jest związane? Związane jest to z tym, że mamy dwie warstwy powietrza, które płyną w różne strony. Dokładnie z różnymi prędkościami. Mogą płynąć, że prędkości są różne w tych dwóch warstwach. Powstaje taka bardzo cienka warstwa, w której te prędkości muszą się wyrównać. I to zjawisko też występuje na przykład w cieczach i tak dalej. Jeżeli też będziemy mieć taką stratyfikację, że mamy dwie warstwy, które płyną przeciwnie do siebie, to zaczyna się skręcać. No tu mam przykład takich obliczeń, jak to wygląda tak naprawdę, bo to policzenie tego na samym początku zaczyna się rozwijać, ta niestabilność, jest jeszcze proste. Potem to się zaczynają dziać cuda, jest naprawdę bardzo trudne jest do rozwiązania, a numerycznie jest to dość szybko. No, widzimy, że właśnie ciecz na górze płynie szybciej, na dole pojawiają się takie rozkręcające się struktury. Zaczyna się wszystko mieszać. No tu na dole jest też taki podobny, tylko że też ciecz płynie. Taka warstwa zaznaczona tutaj.
Widzimy, że też to zaczyna się kręcić, turbulizować. No teraz przejdziemy troszeczkę dalej, tak zwane ścieżki von Karmana. To są zdjęcia z wysp, różnych śladów w chmurach, które powstają za wyspami. Już nie pamiętam, gdzie są te wyspy i tak dalej, już mniejsza z tym. No widzimy, że na przykład tak jak na tym zdjęciu, widzimy wyspę, tworzą się wiry w chmurach. Wyraźnie widać takie pozawijane struktury, to są wiry. No dlaczego to się tworzy? No to jest właśnie związane z tą turbulentną naturą przepływu. To co, tak jak, to, co tam było, ten ślad turbulentny i tak dalej. To mniej więcej odpowiada temu śladowi turbulentnemu. No dalej będzie pokazany właśnie taki też model przepływu za taką przegrodą. Bo to jest wyspa na morzu, wiatr wieje, chmury sobie płyną i zaczynają tam wichrować. No to jest taka krótka animacja niestety, ale mniej więcej widać, że płynie ciecz, wytwarzają się wiry. No teraz przejdę do kolejnego jeszcze etapu, w tak zwane fale rozbiegu. No, był sobie taki człowiek, nie pamiętam jego imienia, który nazywał się Rossby i odkrył, że fale w oceanie, fale na powierzchni termokliny, termoklina jest to taka warstwa w wodzie, poniżej której jest stała temperatura. Na przykład, nie wiem, w jeziorach jak ktoś nurkuje i tak dalej, no to pewnie czuł, że na przykład woda przy powierzchni ma 20 stopni, w pewnym momencie zanurza się, jest coraz chłodniej i chłodniej, w pewnym momencie woda ma stałą temperaturę, niezależnie czy nurkuje w lato czy w zimę. Bo w zimę na przykład nurkuje, na powierzchni ma minus 10, woda ma plus 1, nurkuje, robi się ciepło, na przykład 4 stopnie. W zimę nurkuje jest plus 20, robi się 4 stopnie. Powyżej, właśnie poniżej tej warstwy jest stała temperatura wody. I ten człowiek zauważył, że iż ta termoklina, pojawiają się na niej fale. Tylko te fale są dość specyficzne, że płyną tylko w jedną stronę. No, dlaczego tak się dzieje? No, trzeba wziąć pod uwagę to, że żyjemy na Ziemi, która się obraca, która nie jest układem inercjalnym. Działają różne siły, siły odśrodkowe, siły Coriolisa i podobne sprawy. No to teraz tak, no to teraz nieinercjalność Ziemi jest siłą napędową dla tych fal. No jest taka też bardzo podobna fala rozbiegu, która też się nazywa falą rozbiegu, właśnie pewnie, może to był inny rozbieg, może to był ten sam, naprawdę nie wiem. To na przykład mamy kanał, który ma pochyłe dno. I teraz w tym kanale będą też się propagować fale, które będą płynąć też tylko w jedną stronę. A teraz będzie przykład też jeszcze innej fali rozbiegu, która jest ściśle związana z jet streamem. No, jet stream to jest zjawisko odkryte podczas II wojny światowej. Piloci amerykańscy latając bombardować Japonię odkrywali w pewnym momencie warstwę powietrza bardzo silny wiatr od dziobu, 300 km na godzinę. I nie bardzo potrafiono to wytłumaczyć. No, meteorolodzy wzięli się do roboty, wytłumaczyli to. To jest dość skomplikowany opis tego, jak to się tworzy i tak dalej. Ale to jest po prostu taki, można to powiedzieć, że to jest taki warstwa powietrza, na wysokości kilku kilometrów nad ziemią, w której bardzo szybko wieje wiatr. I to jest taki mały obszar tego wiatru, na przykład na 300 metrów wysokości. No bardzo często jest raz wykorzystywane przez lotnictwo komunikacyjne podczas lotów przez Atlantyk. No jeżeli samolot leci w tym wietrze, który ma 300 km na godzinę w plecy, no to on leci szybciej i mniej paliwa zużywa. Jest to bardzo ekonomiczne. Z tego względu przewidywania, jak się ułoży ten jet stream, jest bardzo, bardzo dochodowe dla linii lotniczych. No tu mamy przykład właśnie jet streamów, to są z jakiejś tam właśnie mapy właśnie takich dla pilotów. To jest z dnia 21 sierpnia z godziny 6, a to jest z dnia 20 sierpnia z godziny... O, nie widzę. No i akurat tak, to jest wcześniejsze, to jest późniejsze w każdym razie. Spójrzmy na przykład na ten kawałek. No jest to ewidentna struktura falowa i teraz kilka godzin później ta struktura się przesunęła. No to jest taki wir. Fala, nie wir, przejęzyczenie. Taka struktura, która można policzyć ściśle tak naprawdę, jak to wygląda na kartce. I to się okazuje, że najczęściej ten ma 5 takich wypustek. To jest jak mamy biegun i ziemię, no to jest coś takiego. I to ma 5 takich tych garbów. Myślę, że to wszystko na temat tej fali. No ona się porusza tylko w jedną stronę. Ona się porusza z zachodu na wschód, ta fala. Też właśnie dlatego fala rozbiegu, z tego względu, że porusza się w jedną stronę.
Są jeszcze tak zwane fale topograficzne. No dość często w górach je można zaobserwować. To jest zdjęcie z samolotu, nie wiem czy będzie widać. Tutaj takie baranki. Nie wiem czy widać, to lepiej na tym widać. Taką skłębioną strukturę. Jest to chmura typu rotor, no, która nawet z samego wyglądu widać jak może powstawać. Jest to jakieś takie zawirowanie powietrza o osi poziomej. Kolejną falą topograficzną są chmury soczewkowe. Na przykład tu jest bardzo, bardzo, bardzo ładne zdjęcie takiej soczewki. To na przykład bardzo często w górach widać, w Tatrach na przykład, nad Kasprowym czy gdzieś tam, jak takie, układają się takie soczewki. No skąd to się bierze? Mamy przepływ powietrza, dociera do góry, bo przez górę nie może przepłynąć, musi przepłynąć nad tą górą. Powietrze zaczyna się wspinać do góry, no przy okazji zaczyna padać deszcz i tak dalej po stronie nawiecznej, ale akurat nas to nie interesuje. I teraz to powietrze przemieszczając się do góry może trafić w obszar powietrza chłodniejszego, suchego, bardziej chłodniejszego, takie wilgotne powietrze i powstaje chmura w takim specyficznym kształcie. Właśnie ta chmura, właśnie ten cumulus lenticularis. No dalej ta fala sobie zaczyna się majtać i te chmury soczewkowe powstają także za górami. Też taki powstaje, tylko że akurat jest za górą. A tutaj, w tym miejscu, za górą, w tym śladzie turbulentnym, powstają właśnie te chmury typu rotor. No mamy przepływ powietrza, on zaczyna się falować, wpływ ziemi zaczyna działać i zaczyna się skręcać ta fala. No też takie to można, to jest na przykład, nie wiem, bardzo często takie rotory, jak się na przykład wieje wiatr z południa nad Tatrami, to w okolicach Nowego Targu występują te rotory. No teraz będzie o takim zjawisku, może takim najciekawszym z tego wszystkiego. No może tak najpierw taki wstęp historyczny. No jakoś tak na początku XX wieku Wielka Brytania była potęgą morską. No wybudowali statek, pancernik czy niszczyciel, już mniejsza z tym jak to był statek, ale ten statek miał bardzo mocny silnik. Ten statek miał pływać bardzo szybko. I było wielkie zdziwienie, że ten statek pływa powoli, nie osiąga takich prędkości, jakie powinien mieć. Śrubę tam napędową bardzo szybko niszczy i przy okazji bardzo hałasuje. No nie bardzo potrafiono wytłumaczyć to zjawisko i sięgnięto o pomoc Lorda Kelvina. No on to wytłumaczył, ale to zaraz powiem dalej, o co chodzi. Powiem dalej. Tylko teraz taki druga taka dygresja. No w czasach zimnej wojny Amerykanie, obawiając się ataku komunistów, zanurzali hydrofony w morzach, oceanach, w celu wykrycia radzieckich łodzi podwodnych. No i oprócz tam śpiewu delfinów, jakichś statków pływających i tak dalej, usłyszano trzaski. Te trzaski o natężeniu dźwięku dochodzącym do 200 dB. Także nie bardzo potrafiono wytłumaczyć sobie, co to jest. Dopiero biolodzy odkryli, co to jest. Jest to taki mały raczek, który sobie gdzieś tam żyje w Atlantyku i który strzela do ofiary. W jaki sposób strzela? No zwierzęta nie znają broni palnej. No okazuje się, że on zbliża się do swojej ofiary i zaciska szczypce. Tylko nie zaciska szczypców na ofiarze, tylko przed ofiarą. On te szczypce ma tak specjalnie skonstruowane, że następuje bardzo dziwny przepływ cieczy w tych szczypcach. No to zjawisko, dzięki któremu on strzela, nazywa się kawitacją. No może w jaki sposób powstaje ta kawitacja? No jak pamiętamy, szybszy przepływ cieczy powoduje spadek ciśnienia, na przykład w wodzie. To jest diagram fazowy dla wody. No to mamy parę, ciecz, lód. I teraz tak, jeżeli ciecz płynie odpowiednio szybko, ciśnienie spadając, istnieje szansa przejścia przez tą granicę faz. Czyli mówiąc popularnie, woda zacznie wrzeć w pewnym obszarze ciecz. I tak właśnie na przykład jestem zwierzaczkiem. On ma tak wyprofilowane te swoje szczypce, że zaciskając je, woda zaczyna płynąć bardzo szybko i wytwarza się taki bąbel właśnie. Pary wodnej zawartej w wodzie, to on wystrzeliwuje w kierunku tej swojej ofiary i ten pęcherzyk zapadając się wytwarza bardzo silny huk i ogłusza tę swoją ofiarę. No takie zapadanie się tych pęcherzyków, na przykład jak się gotuje wodę. Jak się staje wodę, czajnik zaczyna szumieć. To jest bardzo podobny efekt. Tam powstają malutkie pęcherzyki pary, które się zapadają. I to wytwarza ten szum. No to jest tak jak właśnie, to jest to wytłumaczenie to, dlaczego te śruby tak się bardzo niszczyły i bardzo hałasowały. No tu mamy przykład śruby okrętowej zanurzonej w wodzie. Ona się obraca w stronę tam w głąb. Widać, tu powstaje taki bąbel. To jest właśnie obszar, w którym jest zawarta para wodna. I teraz tak, ta para wodna
tutaj zaczyna się zapadać ten pęcherzyk. No to wytwarzają się bardzo duże temperatury, bardzo duże ciśnienie, bardzo duże zmiany temperatur, ciśnień i tak dalej. To powoduje bardzo szybkie niszczenie takiej śruby. Na przykład tutaj widzimy też taki kawałek, ten bąbel dalej istnieje, wytwarza na przykład tutaj, też powoduje jakieś wyrywanie kawałków metalu z tej śruby. Tu na tym zdjęciu bardzo ładnie widać na końcu tej śruby taki też wir, ale to też jest taka struktura wirowo-kawitacyjna na samym końcu tej śruby. No i to właśnie tak, dlatego ten statek nie mógł osiągnąć tej swojej prędkości, no bo ta śruba obracając się w parze, w tym dla tego statku brytyjskiego, że śruba obraca się w parze, to ona nie wytwarza ciągu. Ona musi się obracać w wodzie, żeby pchać ten statek. A tak, ona obracała się w parze, nie pchała tego statku, dlatego on płynął powoli. Zapadające się te pęcherzyki hałasowały i niszczyły śrubę. No obecnie też się także walczy właśnie z kawitacją, właśnie dzięki okrętom podwodnym, które mają specjalnie wyprofilowane łopaty śrub napędowych, żeby właśnie woda nie kawitowała tam na tych śrubach. No bo to jednak dużo łatwiej jest wykryć coś, co hałasuje pod wodą, niż coś, co nie hałasuje. Tu mamy przykłady też takich kawitacji dla takich płatów może. Tak jak na przykład mamy wodolot, który ma takie skrzydło zanurzone w wodzie, to jest też takie zdjęcie. To jest z komory hydrodynamiczne, tak jak jest tunel aerodynamiczny, to są takie komory hydrodynamiczne. No widzimy, to mamy takie skrzydło i tu zaczyna kawitować ta ciecz, ściśle woda. Widzimy, że powstają pęcherzyki pary, które się unoszą na tym skrzydłem, dalej lecą w tył. A tu jest przykład, który nawet w tym przypadku jest praktycznie nierozwiązywalny. Dlaczego? Otóż tu mamy dwie wnęki kawitacyjne. Na samej krawędzi i tutaj. No dlaczego ten problem jest bardzo trudny do rozwiązania? No powstając taki pęcherzyk, to jest dość ciężko znaleźć krawędzie tego pęcherzyka, gdzie on się kończy i tak dalej, policzenie tego. Ale każdy taki pęcherzyk zmienia kształt tego profilu. Czyli jak się wytworzy na przykład ten, no to możemy policzyć, że ok, jest jakiś taki przepływ, ale w tym momencie zaczyna tworzyć się ten i naprawdę nie bardzo wiadomo, gdzie się kończy ten, gdzie się zaczyna ten, jak go uwzględnić, jak w ogóle wygląda ten profil po wytworzeniu tego. Jest takie dość skomplikowane zjawisko. Na przykład tak, no może jakie są zastosowania praktyczne takiej kawitacji? No oprócz tego, że rury piszczą, no bo piszczenie rur też jest, za to jest odpowiedzialna kawitacja. To jest, rury piszczą, woda przepływając na krawędzi uszczelki, ma też odpowiednią prędkość i tak dalej. Też pojawia się taki bąbel kawitacyjny, który zapada się. No i on tam rezonuje z rurami, z pozostałą cieczą, dlatego rury piszczą. No ale teraz tak, no jaka może być chęć wykorzystania tego? No to jest niestety na razie taki dość zaawansowane prace w tym, praktycznie już wdrożeniowe, to są prace wojskowe na temat torped superkawitacyjnych. No i jaki jest sens robienia takich torped? No, zwykła torpeda, która porusza się w wodzie, jest otoczona wodą dookoła, no i działają na nią duże siły oporu. Żeby płynęła szybciej, no wiadomo, im szybciej płynie, tym łatwiej trafić, trudniej jest uciec temu statkowi namierzanemu. No to teraz, jeżeli ona płynie szybciej, no to musi mieć większy silnik, mocniejszy. Jeżeli ma mocniejszy silnik, potrzebuje więcej paliwa. No to ta torpeda się w rzeczy robi się większa, cięższa, czyli robią się jeszcze większe opory. I tak zamykasz takie błędne koło. Ale teraz tak, jeżeli ktoś wpadł na pomysł, żeby właśnie wykorzystać do tego efekt kawitacji. No jeżeli efekty oporu w powietrzu są minimalne, tak samo w parze wodnej, no to trzeba by spróbować w ten sposób. I teraz taka torpeda, najczęściej ma silnik rakietowy, no bo to, ta kawitacja pojawia się przy dużych prędkościach. No z przodu ma tak zwany kawitator. Kawałek, krzyżyk jakiegoś metalu, tarczkę taką. I to jest w zasadzie jedyny element, który jest zanurzony w tej cieczy. I teraz ta torpeda zostaje wyrzucona sprężonym powietrzem czy czymś tam, odpływa na pewną odległość od okrętu, włącza się jej napęd, ta prędkość zaczyna być na tyle duża, że cię zaczyna kawitować i ona porusza się w pęcherzyku pary. Osiąga dzięki temu niesamowite prędkości, taka torpeda. Zwykła torpeda to płynie 100 km na godzinę, te mogą płynąć i 300. Podobnie armia amerykańska robi badania do niszczenia łodzi podwodnych, no, żeby można było na przykład ze śmigłowca ostrzelać. No, pocisk wpadając w wodę, zwykły, on bardzo szybko hamuje. Ten opór jest dość duży wody, mimo wszystko. Na przykład tak jak, nie wiem, może ktoś widział, czy może, nie wiem, oglądał coś, kiedyś jakiś taki dokument, jak na przykład strzela się do wody.
no to widać, że ta kula w pewnym momencie porusza się bardzo, bardzo powoli, nawet dość płytko pod tą powierzchnią wody. I teraz tak, wymyślono sobie, że gdyby odpowiednio tak ukształtować pocisk, że on uderzając w wodę wytworzy tą wnękę kawitacyjną. Aha, właśnie, dlaczego superkawitacyjną? Bo ten całe ciało jest zanurzone w tej wnęce. No to on będzie mieć bardzo małe opory, może pokonać bardzo, bardzo dużą odległość. No i to jest dość przydatne. No co jeszcze można powiedzieć na temat może hydrodynamiki bardziej? No ogólnie hydrodynamika jest, jak widzieliśmy na samym początku, jej równania są bardzo trudne, ale da się rozwiązać. No ale to wszystko, żeby dojść do tego rozwiązywania, to niestety trzeba przejść troszeczkę takich podstaw fizyki. No, może zakończyć tak jak właśnie Roman, że rozwiązać coś takiego, no tak jak na samym początku mówiłem, gratyfikacja $1 000 000, to też jest no, łakomy kąsek. No to warto się uczyć matematyki, fizyki. Dziękuję bardzo.